Witam, WG Witnica, Paweł Kucharski, godzina 11.30, 12 grudzień. No jak koledzy czytaliście wczoraj komunikat, nie wypaliło całkowicie, zawaliły anteny, najprawdopodobniej pozamarzały. No, ta pogoda jak się załamała 18 listopada, to ciągle jest albo deszcz, albo śnieg, albo mgła, więc można było się tego spodziewać, że tak się stanie. Szkoda, lot był bardzo fajny, grupa przyleciała dość duża, bardzo szybko, bo po 27 minutach gołębi zaginęło na tym locie, 4 brakowało na noc, jeden dzisiaj wrócił, nie ma 3. Ale w międzyczasie wczoraj, przyczoraj 4 doleciały, czyli raczej powinno być ich 111, 112 gdzieś. No co tutaj to powiedzieć. Szkoda, że lot się odbył, gołębie były wypuszczone, ale mówię, nie zadziałały anteny. Dodam tylko, że nie tylko anteny szwankują, szwankuje też już i laptop. Jeden monitor już siadł gdzieś tydzień temu. Po prostu no, sprzęt nie jest na warunki zimowe. Zwłaszcza, że jest to tutaj w pomieszczeniu nieogrzewanym, anteny są na zewnątrz, no, tak jak mówiłem, śnieg, mróz, deszcz, mgła, ciągle, codziennie co innego się dzieje od 18 listopada. No ale nie ma co tu się żalić, wina jak jest w tym, to tylko u mnie, ja powinienem być przygotowany na to, no ale musicie mnie koledzy zrozumieć, no ten sezon, ta 6. edycja zima jest naprawdę jakaś nieudana całkowicie. Tak to zawsze w jakiejś edycji było jakiś jeden niewypał, gdzieś tam zginęły gołębie na finale czy coś, a tutaj jest, no nie wiem, no jak się zaczęło od 19 listopada, wtedy jak odleciały te gołębie, tak co chwilę, to mgła, to zakoszowane gołębie, nie idzie ich wypuścić, to pogoda marna, to jastrząb gania, to anteny się zepsuły, to zegar szwankuje, to monitor padł, no codziennie coś, znaczy nie codziennie, ale co parę dni coś się dzieje. No aż strach pomyśleć, co jeszcze jest przed nami. No przed nami jest, no nie wiem, czy ten sprzęt będzie działał. W tej chwili jest to wszystko rozłączone. Usterka została usunięta dzisiaj. No udało się te anteny rozmontować, wysuszyć. Były zawilgotniałe. No z 5 anten działają 3. A 3 tak naprawdę nam są potrzebne, bo są 3, no wylotów jest więcej, ale w 3 wyloty wchodzą gołębie. Więc zobaczymy, jutro przed lotem, czyli planujemy jutro lot zrobić. Przed lotem to planujemy wszystko zamontować na nowo. No i nie ma wyjścia po locie, jak przylecą gołębie i ten system zadziała. Będziemy musieli to wszystko rozmontować od nowa i trzymać w domu. No nie ma innego wyjścia. Czy to się uda? No nie wiem, sam jestem w strachu. Zresztą jak za każdym razem, jak się puszcza te gołębie. No plan jest taki, że jutro wywozimy gołębie do Kostrzyna, czyli powtórkę robimy z tego lotu konkursowego, puszczamy. Jeżeli lot będzie bardzo udany, będą straty bardzo małe, no to robimy dalej następny konkurs w środę lub w czwartek, żeby się po prostu wywiązać z tego regulaminu, to są zapisy. No i na sobotę planujemy finał. Jeżeli jutro się nie uda lot konkursowy, albo znowu coś zaszwankują te zegary, ten zegar, znaczy te anteny, no aby tak nie było, ale zakładając, że się lot nie uda, zginą gołębie, zegar będzie wszystko w porządku działał, a zginie dużo gołębi, będą straty, więc odpuścimy już ten czwarty lot konkursowy i będziemy się szykować na finał na sobotę. A jeżeli będzie lot udany, no to robimy jeszcze ten jeden konkurs i finał w sobotę i zobaczymy, co będzie. Także jeszcze raz przepraszam za utrudnienia. No robię, co mogę, naprawdę, no nie mam czasu na nic. Na nic, przez te gołębie nosy. Jest tak to wszystko skomplikowane w tym sezonie na zimę, że no pomału tracę cierpliwość. Ale mówię, nie ma co tu się żalić. Wina tylko leży po mojej stronie. A że pogoda jest taka, jaka jest, to można było się tego spodziewać. Tak więc na tym dziękuję i zapraszam jutro na oglądanie lotu, na wyniki na żywo. Dziękuję.